Czas więc na wymuszone siłą, miejsce 69. A na nim Dacia Logan. Może być? Podoba się? Rumunka. No, tak zwana Rumunka. Przepiękna. Ale ładna! Żartuję, żartuję. Nie wolno się nabijać z Dacii. Sprzedaż chyba mają zajebistą, z tego co wiem. No, jeździ tego dużo. Już w tej chwili nie rzuca, nie odcina się tak bardzo tą swoją brzydotą od reszty samochodów, które jadą po drodze. Jakby absolutnie staje w obronie Dacii i tego, co zrobili Rumuni z tą marką. Jest to naprawdę dobry samochód. Wszyscy ci, którzy twierdzą, Dacia. No to zobaczcie, dlaczego my nie mamy swojej marki, a Rumuni mają swoją markę Dacia, która jest fajna, jakby, która ma swój własny znaczek przede wszystkim, ma swój własny design i opiera się na technologii Renault. Ależ oczywiście, że ma nowoczesną estetykę. Jest Dacią? Jest. I przestaje to być zarzut, a zaczyna być to bardzo fajny wyróżnik na plus. Ten budżetowy sedan bardzo zmężniał. Gdyby ktoś kompletnie nie znał się na motoryzacji, mógłby nawet stwierdzić, że to gruba fura. Na wyposażeniu można mieć nawet grzane fotele czy kamerę cofania. Tak, tak. To wszystko w Dacii, ale za dopłatą. Bazowe wersje mają czarne klamki, stalowe felgi i nie mają nawet klimy. Co ciekawe, w tym aucie nie można też wybrać sobie silnika. Jest tylko jeden. Litrowy benzyniak na gaz. You know what, you're gonna be a bit surprised when we're saying this, but there was a point in time before I bought all of my cars and I was looking at a Dacia Logan. I really was. Pierwszy Logan, no. Nie bójmy się tego słowa, był koszmarnie brzydki, ale miał być samochodem tanim i praktycznym. W tej chwili Dacia troszeczkę lepiej stoi na nogach, samochody stały się bardziej popularne, nie są już takim obciachem, przepraszam za to słowo, i nawet Logana dosięgnęło coś, co można by było nazwać upiększeniem. Dacia Logan, można powiedzieć, że hybryda. Hybryda dlatego, że seryjnie sprzedawana z instalacją LPG i to jest dla wielu, myślę, atut, dlatego, że można znacznie obniżyć koszty jazdy. Oczywiście korek wstydu ukryty pod klapką. No i o to chodzi. Nikt nie musi wiedzieć, że jesteśmy lekko ekologiczni i że używamy tańszego paliwa. No to już większej ekonomii chyba nie będzie. I think that they are very affordable. I think that for what you get, it's very good value for money. And the reason why I wanted one was I wanted something which was just something very easy, very affordable. And yeah, I looked at the Dacia Logan and 100% I would possibly look at getting one as my undercover car. No, definitely, I like them. Dacia Logan. Mhm. Następny.